tutaj w tej szkole, proszę Państwa, przy Saskiej Bożonarodca mówię, że uczyła dzieci, że Bóg się nazywa Jahwe. I bardzo dobrze robiła. No ten budynek, jak Państwo widzą, przy Saskiej, bo to jest mostek Saska, to jest niż to. Tutaj Państwo zobaczą, kopczenia się odbywają. Tam na Wiatraczną jedziemy i tam pojechał też 141 na osiedle Witolin. Musiałabym to ogłosić dokładnie, że ta kamera, to ona tak wszystkiego nie zbiera, jest dyplomatyczna i pokazuje to, co my chcemy, żeby ona pokazała, to, co jest potrzebne, to, co potrzeba. Także, proszę Państwa, wracamy jeszcze raz do tego tematu, tematu szkoły przy Saskiej, gdzie Bożonarodca, koleżanka moja polonistka, bardzo ambitna dziewczyna, bardzo ambitna, tłumaczyła dzieciom, że Bóg się nazywa Jahwe. No przecież jak ty się nazywać, to dlaczego Bóg się miałby nie nazywać? No i teraz, proszę Państwa, te cygano żydo-dziadogady oczywiście są na mnie wściekłe, że ja nie podpuszczałam wcale tej Bożonarodca, żeby ona mówiła, uczyła, że Bóg to Jahwe. Bo ona sama chciała, bo ona była bardzo ambitna. A tutaj Państwo widzą, że te starne żebraczystwa już naprawdę, bo to jest za Saską, trzymają się za nos, kopcą, kaszlą, uprawiają rechodówstwo. I dzisiaj, proszę Państwa, tym wszystkim się pokręciło we łbach. No bo ja mówię, słuchajcie, żebraczystwo to jest od samego rana u Was na tych mszach. Zapieprzają od 5 rano dosłownie. Idźcie w niedzielę, popatrzcie na starówce, te kościoły. No dzisiaj, proszę Państwa, jechałam na 9 na kurs do biblioteki, proszę Państwa, na Świętojańską 5. I ta babka powiedziała, że ja jestem kosa komputerowa, że no, że co ja chcę od tego kursu, oczekuję. No tak więc wymyślałam takie, proszę Państwa, pytania, żeby ją zagiąć. No ale ona mi też pomogła troszeczkę. No taka babka podobna do tej Bożyszkowskiej, Sękowskiej Boskiej. Podobna strasznie do Bożyszkowskiej, Sękowskiej Boskiej. No ale młodsza ciut. I ciut taka zgrabniejsza, bo ta Bożyszkowska, Sękowska Boska to strasznie tłusta się zrobiła. Także tu trzej tacy żebracy poszły, bo dzisiaj, proszę Państwa, ja to nie lubię, jak tak trzy osoby rozmawiają. Ja lubię rozmawiać z kimś bezpośrednio w oczu, ale tam w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, gdzie zaatakowała Pałacu Kultury Stalina i Lenina złodziejka, proszę Państwa, cukru, to zawsze jakaś dziadyga katolicka podłaziła. Ja mówię, że jak ja rozmawiam, to dwie osoby rozmawiają, no ale po prostu ponieważ w Warszawie tego nie rozumieją, no bo to nieobyte, bo to chamstwo, no, bo to tamto. Przecież te wszystkie dziewczyny, to one przyjechały. No, a jak nie ze wsi, to z miasteczka. No to nie nauczysz kultury.